Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jeden z widzów zadał mi genialne pytanie. A mianowicie, panie Darku, jak ma się marihuana medyczna na receptę do badań kierowców WOMP? Czy jeżeli po utracie prawa jazdy w związku z wykryciem THC we krwi otrzymałem od lekarza receptę na marihuanę, to nadal jest konieczność przedstawienia dowodów rocznej abstynencji? I pytanie jest naprawdę dobre. Przepisy tutaj nie są zbytnio takie precyzyjne. Niestety powstały jeszcze przed momentem wprowadzenia marihuany jako leku. Natomiast smutna sprawa jest taka, że nie sądzę, aby WOMP-y rozróżniały marihuanę leczniczą, marihuanę, którą przepisał ci lekarz, od marihuany, którą tam, powiedzmy, w jakiś inny sposób wygospodarowałeś. I biorąc tak teoretycznie, jeżeli masz zachować tą roczną abstynencję, to oczywiście od marihuany, to pozbawiasz się przez ten czas, przez rok, czy przez dłużej, leczniczego wpływu tejże, nazwijmy to, marihuany leczniczej. Z drugiej strony, analogicznie zastanawiając się nad innymi lekami, no powiedzmy, bierzesz morfinę z jakiegoś tam powodu, bierzesz jakieś inne opioidy z powodu innej choroby, powiedzmy, mówię, morfinę, czy tam cokolwiek innego, fentanyl, czy tam jakieś inne rzeczy i no, w tym przypadku nie za bardzo słyszałem, żeby zwalniało cię to z rocznej abstynencji, prawda? Także temat jest wybitnie dyskusyjny, trochę kontrowersyjny, szczerze mówiąc, trzymając się ściśle według przepisów, nie ma za bardzo tutaj rozróżnienia marihuany leczniczej od nieleczniczej. Natomiast jak wygląda pragmatyka w WOMP-ach, jak oni do tego podchodzą? Naprawdę, jeżeli miałeś taki przypadek, chętnie usłyszę od ciebie, jak to się skończyło, prawda? Po prostu z ludzkiego punktu widzenia, no, powinni cię przepuścić, prawda? Natomiast ludzki punkt widzenia jest ludzkim punktem widzenia, natomiast życie jest życiem, prawda? I praktyka w różnych instytucjach, szczególnie budżetowych, jest taka, jaka jest. Także jeszcze raz zapraszam cię tutaj do komentarza, szczególnie jak miałeś właśnie taki przypadek. Brałeś jakiś lek na receptę, miało to służyć twojemu leczeniu, a jednocześnie jest konflikt z roczną abstynencją od jakiejś tam używki. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Tradycyjnie tutaj gdzieś kolejna subskrypcja, kolejny filmik, prawda? Oczywiście subskrypcja, jak nie jesteś moim subskrybentem, filmik, jeżeli jeszcze go nie obejrzałeś, a jeżeli obejrzałeś, to być może warto obejrzeć go po raz kolejny. I mówię, problem naprawdę bardzo ciekawy.